Cześć, jestem Magda. Witajcie na moim kanale. Dziś obiecany film, który mam zamiar poświęcić wężom zbożowym, między innymi mojemu Błażejkowi. Troszkę opowiem ogólnie o gatunku, troszkę powiem o tym konkretnym osobniku, żeby może Wam przybliżyć temat, być może rozwiać jakieś wątpliwości, być może nakierować Waszą uwagę na pewne kwestie, które nie są do końca oczywiste, a są związane z wężami zbożowymi, więc zapraszam na film. Jednak na początku chciałabym sprostować jedną rzecz, ponieważ ostatnio, gdy opowiadałam o pytonach królewskich, no nie do końca rozwinęłam temat temperatury. Mianowicie oczywiście wspomniałam o tym, jak powinny być ogrzewane takie teraria, aczkolwiek jeżeli chodzi o samą temperaturę, to powinna być ona utrzymana w granicach 32-34 stopni w strefie ciepłej. Potem jakby ogrzewanie powinno obejmować około 1/3 terrarium, po to, aby pozostała część, jego część była jakby coraz zimniejsza, żeby wąż jednak nie przegrzewał się cały czas, żeby sobie w miarę swoich potrzeb mógł jakby wędrować między ciepłą bądź zimną strefą i tak regulować temperaturę jakby zgodnie z potrzebą. Ponadto chciałabym też przeprosić w zasadzie za wszystkie dźwięki, które tam się wydarzyły w okolicach tego filmu. Nie sądziłam, że aparat ma tak dobry mikrofon, który aż tak zbiera dźwięki z klatki, gdzieś tam szczekające psy. Naprawdę się nie spodziewałam. Mam nadzieję, że nie jest to jakiś wielki grzech dla Was, tym bardziej, że nie używam dodatkowego mikrofonu. Jeszcze jeden dźwięk, który będziecie mogli zarówno wtedy, jak i dzisiaj spotkać, być może w kolejnych filmach, to jest takie delikatne bzyczenie. Wiąże się to z tym, że tuż za sobą mam termostat do terrarium Lilki i on po prostu, gdy się włącza i wyłącza, no to wydaje taki delikatny dźwięk bzyczenia. Ale jakby wracając do tematu, do głównego tematu i węży zbożowych. Węże zbożowe pochodzą z Ameryki Północnej, przepraszam, tam są spotykane głównie w Stanach Zjednoczonych, zarówno od tych bardziej południowych do centralnych Stanów. Szczerze mówiąc, nie robiłam jakiegoś dokładnego researchu, do jakiej wysokości czy szerokości geograficznej są spotykane, ale przyjmijmy, że jest to bardziej taki umiarkowany klimat, właśnie w taki, no tak jak mówię, Stany Południowe i Centralne. Węże zbożowe w zasadzie bardzo często spotykane są w pobliżu siedzib ludzkich, no bo wiadomo, gdzie ludzie, tam często sporo zmarnowanego jedzenia, gdzie dużo zmarnowanego jedzenia, tam gryzonie, no a co za tym idzie, wiele jakby zwierząt, których gryzonie właśnie są głównym pokarmem, więc między innymi węże zbożowe. I pewnie również inne węże, ale dzisiaj poświęcamy film głównie temu gatunkowi. Węże zbożowe żywią się, tak jak wspomniałam, gryzoniami. Czasami można je spotkać podczas spinaczki na drzewach, kiedy gdzieś tam polują na pisklęta ptasie, bądź po prostu na jajka. Są to dość żarłoczne węże. Z tego, co wiem, zdarzały się historie, że po prostu znajdywano osobniki, które albo zjadały węże tego samego gatunku, albo nawet jakby znajdowano węże, które zaczęły połykać same siebie, ponieważ nie wiem, co je ku temu skłoniło, ale po prostu gdzieś tam ponoć są takie historie. Nie wiem, nie robiłam jakiegoś totalnego researchu, żeby to sprawdzać, szukać takich zdjęć, ale z tego, co wiem, to zdarzają się takie historie. W każdym razie, no, zbożówki w końcu trafiły do terrariów jako bardzo proste w hodowli węże. Są często polecane dla początkujących. Ja się wcale nie dziwię, są to mega sympatyczne zwierzęta, bardzo proste w obsłudze, bardzo proste w hodowli, niewymagające, jeśli chodzi o jedzenie, niewybrzydzające, jeśli chodzi o jedzenie. Bardzo lubią jeść. Chyba po moim osobniku to widać. Czasami się zastanawiam, czy to już nie jest ten etap, kiedy powinnam troszkę mu ograniczyć jedzenie, ale no nie jest to łatwe. Aczkolwiek wydaje mi się, że jest całkiem w dobrej formie, wygląda dobrze, zdrowo, jeszcze rośnie, ma niedługo skończy 2 lata. U mnie jest w zasadzie, odkąd był takim maleństwem, niemalże świeżo co wyklutym i wykarmionym, więc no jakby jest u mnie od początku i mam nadzieję, że będzie jeszcze bardzo długo.
Jeżeli chodzi o terrarium, to tak jak wspomniałam, nie jest jakiś turbo wymagający gatunek. Oczywiście potrzebuje ogrzewania, ogrzewania za pomocą maty grzewczej bądź kabla grzewczego, czyli w ten sam sposób co u pytonów, jednak ta temperatura u zbożówek może być minimalnie niższa, ponieważ tam w granicach 28-30 stopni w strefie ciepłej takie ogrzewanie na poziomie około 1/3 terrarium jest w sam raz dla takich węży. No i plus mnóstwo kryjówek, ponieważ są to węże, które potrzebują gdzieś tam zakamarków, lubią się chować, rzadko widuję, chociaż teraz już jak jest większy, to jest troszkę częściej, ale ogólnie bardzo rzadko siedzi gdzieś tam wyzwijany na zewnątrz, raczej się chowa, jak na zbożówkę czasami miałam wrażenie, że jest zdecydowanie bardziej skryty niż, moja zarka tutaj, skryty niż powinna być zbożówka, ale teraz już jest ok, jest ciekawski, nigdy nie było z nim problemu. Karmienie, no to tak jak w przypadku pytonów, w zasadzie oba karmię mniej więcej w tym samym czasie, czyli co 80 dni mysz dopasowana do wielkości, teraz już jest bodajże na biegusach albo jeszcze na czymś większym, nie znam się na tych podziałach, po prostu jak widzę, że kupiłam za małą mysz albo po prostu za dobrze mu wchodzi, to daję mu większą i przy kolejnej okazji kupuję po prostu coś, znaczy daję mu kolejną, a przy następnej okazji kupuję coś większego. Właśnie dzisiaj mamy kolejny dzień karmienia, więc tam już się obiadki dla obu gadów grzeją, więc po filmie zostaną nakarmione. Terrarium, no to oczywiście tutaj nie będzie kolejnego zaskoczenia, czyli musi być też miska z wodą, świeżą wodą. Zbożówki lubią się wypróżniać do właśnie wody, więc musimy tego pilnować, bo wiadomo, jak każde zwierzę też potrzebują się napić, czasami wymoczyć. No i absolutnie nie chciałabym, żeby ktokolwiek z nas dopuszczał do sytuacji, że muszą się napić z tej zabrudzonej wody albo po prostu się w niej moczyć. No na pewno nie jest to nic przyjemnego nawet dla takiego zwierzęcia. Więc no pilnujmy tej świeżej wody, myślę, że to nie jest jakiś wielki problem. Niektórzy również stosują u węży zbożowych mokre kryjówki. Mają one na celu przejście wylinki, ponieważ w momencie, kiedy wąż jakby jest w tym okresie wylinkowym, może wejść do takiej wylinki, to jest jakby pudełko z mokrą czy wilgotną gąbką. On sobie tam siedzi, ta wilgotność w takim pojemniku jest dość wysoka, więc ma to mu służyć zdecydowanie ułatwieniu wylinki. Ja nie stosuję takiego patentu, ale na szczęście nigdy nie miałam problemów z tym, żeby moja zbożówka miała problem z wylinką. W ogóle chyba te węże bardzo fajnie ją przechodzą. Mam nadzieję, że złapię ostrość ten słodki pyszek. Patrzy. On jest gwiazdorem, on się nadaje po prostu na gwiazdora. Mam nadzieję, że będziesz sławny, Bożej Sonie. Nie no, żartuję, ale w każdym razie uwielbiam go, po prostu go uwielbiam. W każdym razie, tak jak mówię, ja nie stosuję takiego patentu. Przechodzi całkiem ok, to raczej pytony zdarzają się, że mają te problemy z wylinkami. Mój wąż zbożowy ma u siebie w terrarium kilka różnych gałęzi, jakiś tam miejsc, gdzie może sobie zahaczyć podczas wylinki. Raz nawet udało mi się go nagrać w trakcie. Co prawda mam taki filmik bardzo słabej jakości, jeszcze z innego pudełka. Kiedy był młodszy, po prostu to tak jak, no, jak zazwyczaj bywa pudełko, w którym był trzymany, było mniejsze. No i wtedy gdzieś tam ukradkiem udało mi się złapać faktycznie, jak wychodzi z tej swojej wylinki. Był to w zasadzie jednorazowy wypadek, bo najczęściej jest tak, że albo wylinkę przechodzi w nocy, albo jak jestem w pracy, wracam, no to już jest po wszystkim. Ale zawsze, kiedy jest w tym okresie wylinkowym, daję mu spokój gdzieś tam. Oczywiście tylko dbam o to, żeby miał wodę. Czasami dla świętego spokoju dokładam mu też drugą miskę z wodą, po to, żeby tą wilgotność w terrarium powiększyć. Raczej nie ma takiej konieczności, aczkolwiek no, wolę dmuchać na zimne. To nie jest jakiś wielkie wyrzeczenie, wielki problem z tym, żeby właśnie tą miskę dołożyć. Jeżeli chodzi o podłoże, to tak jak już w poprzednim filmie wspominałam, stosuję lignocel. Jest to bardzo fajne podłoże, sprawdza mi się w przypadku i zbożówki pytona królewskiego. Generalnie, gdy wąż jeden czy drugi coś tam narobi, to po prostu wyciągam to z okolicą podłoża i dosypuję. I oczywiście raz na jakiś czas po prostu robię generalne porządki w każdym terrarium, wyciągam węża, wyciągam wszystko, myję co trzeba, myję co się da, wymieniam całe podłoże.
dezynfekuje terrarium, no i po prostu taki ziomeczek sobie do siebie wraca. Oczywiście jest to konieczne, no bo wiecie, wyciąganie kup, a sprzątanie później całego podłoża to są dwie różne rzeczy i jakby nie możemy o tym zapominać, że po prostu całe podłoże czasami trzeba wymienić. Jeżeli chodzi o moją zbożówkę, to też bardzo lubi się zakopywać, dlatego wiem, żeby tego podłoża mu nasypać troszkę więcej i wtedy jest po prostu szczęśliwy u siebie. Jeżeli chodzi o zbożówki, to poza tym, że jest to bardzo ładny, przyjemny gatunek i idealny dla początkujących, to też obecnie jest bardzo wiele odmian barwnych, jeżeli chodzi o właśnie zbożówki. Wielu hodowców pracuje nad tym, rozwija linie kolorystyczne, więc w zasadzie każdy znajdzie coś dla siebie, jeśli chodzi o te węże. Oczywiście no, różne gatunki, znaczy różne odmiany kolorystyczne mają odpowiednie ceny. Ja akurat mam chyba Amelano, coś tam, tylko nie pamiętam co, nie ma to dla mnie znaczenia, bo i tak nie chcę na razie go rozmnażać i nie wiem, czy kiedykolwiek będę chciała. Jest po prostu dla mnie bardzo ładnym wężem i to mi wystarczy. Jakby próbowałam znaleźć tą odmianę konkretną, ale wiecie, ja jakby mam jakieś tam upośledzenie, że nie potrafię rozróżnić do końca tych odmian, więc jest Amelano, jest pomarańczowym wężem, fajne wzorki z piękną szachownicą na brzuchu. Oczywiście zdarzają się osobniki, zarówno te najbardziej, znaczy zdarzają się osobniki całe białe, zdarzają się osobniki całe czerwone z białymi plamami, zdarzają się szare, w zasadzie takie jak Błażej, zdarzają się czerwone w takim wzorze. No, każdy znajdzie coś dla siebie, warto poszukać, warto się zainteresować, jeśli tylko chcemy mieć takiego węża. Nie pamiętam, czy wspomniałam, węże zbożowe dorastają do 1,30 m, 1,50 m, czasami do 1,80 m, aczkolwiek nie sądzę, że ten osobnik tyle osiągnie, aczkolwiek no zobaczymy. Staram się, żeby był dobrze karmiony, żeby rósł zdrowo i żeby był ze mną jak najdłużej. Węże zbożowe, z tego co kojarzę, mogą żyć około 20 lat, nawet chyba dłużej, więc są to przyjaciele na całkiem długo, żyją dłużej niż pies, czasami może się zdarzyć, że dłużej niż kot, więc faktycznie możemy mieć takiego przyjaciela na długie lata. Jeżeli chodzi o zbożówki, to są znane z tego, że są świetnymi uciekinierami. Jest bardzo wiele na forach historii typu pomóżcie, uciekł mi wąż, gdzie mogę go szukać. Są to najczęściej młode osobniki, ale dorosłym też się zdarza, więc musimy tego pilnować, żeby to terrarium, czy ich poprzednie, czy te pierwsze pudełka były dobrze zabezpieczone, ponieważ no, nie chcemy mieć takich niespodzianek, a jednak jako właściciele odpowiedzialni zwierząt musimy dbać o to, żeby były one bezpieczne. A taka ucieczka może mieć bardzo różne skutki, bo tak jak w przypadku tego, że na przykład ja mam kota, to no, jakby nie wiem, czy Zara zrobiłaby mu największą krzywdę na świecie, ale mogłaby go gdzieś tam trącnąć łapą, czy podrapać, tak? Mógłby się gdzieś wcisnąć i nie mógł wyjść, no bo to jest jednak taki całkiem gruby klusek. No, historie są różne, więc tak jak mówię, no musimy dbać o to, żeby te nasze zwierzęta były w naszych domach bezpieczne. I dla mnie takim podstawowym zabezpieczeniem, o którym już mówiłam, są te zamki do gablot. Co prawda, muszę powiedzieć, że jakby miałam jedną taką dość niebezpieczną przygodę, jeżeli chodzi o niego, mianowicie kiedyś weszłam do pokoju, a tam z takiej szczeliny w granicach, która miała w granicach 4 mm, wystaje. To nie było tak dawno, więc on nie był wiele mniejszy niż teraz i no w zasadzie wystawał poza terrarium, tam chyba z 30 cm i pod spodem siedzi mój kot, który patrzy, co się dzieje. Na szczęście jest całkiem w pewnym momencie gruby, więc się zatrzymał na tym, ale nie wiem, czy jest na tyle samozachowawczy, że nie próbowałby się za wszelką cenę przycisnąć i uciec, więc nie ukrywam, że miałam szczęście w momencie, kiedy weszłam do tego pokoju i zobaczyłam, co się święci. Więc tym bardziej zwracam Waszą uwagę na to, żeby pilnować węży i ich terrarium, żeby po prostu nie uciekały, zwłaszcza zbożówek, zwłaszcza w takich pudełkach, gdzie te wentylacje są różne, czasami mogą je wypchnąć, czasami mogą no, po prostu próbować je przecisnąć przez najbardziej absurdalne miejsca, które nie wpadłyby nam w ogóle do głowy.
Jeszcze jedna kwestia, która bardzo często jest poruszana na forach i na to też chciałabym zwrócić uwagę, wracając do ogrzewania. Mianowicie węże zbożowe nie potrzebują żadnych dodatkowych jakby promienników, jakichś tam promieni UVA, UVB, UVC, czy jakie tam nie są. Nie będę się tutaj doktoryzować nad tym, bo nawet specjalnie się nie przygotowywałam, ale chodzi o to, że są gady, które potrzebują dodatkowych promieni słonecznych, nazwijmy to sztucznych. Natomiast węże tego nie potrzebują, węże zbożowe. I zdecydowanie nie polecam ogrzewania terariów żarówkami jakimikolwiek, czy to właśnie z tymi dodatkowymi promieniami, czy po prostu żarówek grzewczych, ponieważ no tutaj też to jest temat, który często pojawia się na forum, czyli ktoś gdzieś tam robi zdjęcie swojego terarium i daje pytanie, o czy uważacie, że moje terarium jest dobrze urządzone? I ogólnie dobrze, jest dobrze urządzone, ale nagle widać takie po prostu chamską żarówkę z jeszcze bardziej chamskim kloszem i generalnie jest to miejsce, gdzie jeżeli to nie jest zabezpieczone, to jest to po prostu no, 100%, że wąż w pewnym momencie się owinie wokół tej żarówki i no jest ogromna szansa, że się poparzy. Jakby, no i tutaj wracając do tego, że jesteśmy odpowiedzialnymi właścicielami zwierząt i musimy dbać o to, żeby no, nie robiły sobie krzywdy, a niestety dopuszczenie do tego, że taki wąż owinie się wokół żarówki, no to jest jakby proszenie się o problemy. Więc mam nadzieję, że nikt z Was nie będzie popełniał tego błędu i nikt z Was nie będzie w ten sposób ogrzewał terrarium. Pamiętajcie, mata jest bezpieczna, kabel grzewczy jest bezpieczny. Ważne, żeby jeżeli są w środku, to zabezpieczyć dodatkową płytką i pilnować tej temperatury, żeby po prostu też, no nawet jeżeli mamy przyłożoną płytkę ceramiczną na macie grzewczej, no to ona też może się do takiej temperatury nagrzeć, która zrobi krzywdę wężowi, więc tutaj to pilnowanie temperatury jest mega ważne. Jeszcze z takich przygód, o których chciałabym wspomnieć i które warto mieć na uwadze, no to są jakby kwestie karmienia i zostawiania węża w spokoju po karmieniu. Mianowicie sama popełniłam na początku ten błąd, kiedy no jakby byłam tak podekscytowana tym nowym moim pupilkiem, że po prostu po jednym z karmień, jednym z pierwszych, nie dałam mu spokoju, że tak powiem, i no dzień czy dwa później zaczęłam go wyciągać. Skończyło się to tak, że następnego dnia po tym wyciąganiu, po tym po prostu przy zaprzyjaźnianiu się, znalazłam zwróconego oseska. Jest to tyle problematyczne, że po takiej historii wąż potrzebuje naprawdę wyjątkowo dużo czasu, żeby się zregenerować, bo jakby dla niego to jest podrażnienie niemalże całego przełyku i to nie jest tak, że no w innych wypadkach, w przypadku, no jakby to nie brzmiało, ludzi czy kotów, psów, że on sobie po prostu spokojnie zje następnym razem, tylko no musi co najmniej tydzień kolejny czy dwa tygodnie odczekać, żeby móc spokojnie zjeść, więc pilnujmy tego, żeby nie dopuszczać do takich sytuacji, żeby nasze węże zwracały jedzenie, no bo jak mówię, nie jest to komfortowe i na pewno nie jest bezpieczne. Po karmieniu dajmy im spokój i nieważne, czy jest to zbożówka, czy heterodon, czy pyton królewski, czy boa piaskowy, boa dusiciel, czy każdy inny gatunek. Po prostu dajmy im spokój, niech sobie spokojnie potrawią i nawet jeżeli mamy potrzebę troszkę z nimi poobcować, no to nie od razu po jedzeniu. To jest właśnie mój Błażejek. Po prostu jest mega ciekawski. Dzisiaj jest pora karmienia, więc jest mega aktywny. Ja w zasadzie zawsze wiem, kiedy już jest dla niego pora karmienia, bo już wtedy go widzę po całym terrarium niemalże lata, bo on zawsze potrafi się wspiąć, zahaczyć o takie kilkumilimetrowe prowadnice do szyb i nagle po prostu leci nie wiadomo skąd. Nie wiem, jak sobie z tym poradzić. Mam zamiar mu wsadzić jakąś większą gałąź do terrarium, ale myślę, że i tak nie powstrzyma go to przed jego marzeniami o lataniu. Ale no, jakby to leży w ich naturze, tak? No, są to węże, które, tak jak wspomniałam, czasami polują na pisklęta czy na jajka w gniazdach, więc no, siłą rzeczy wspinają się. No, widać to zresztą, jak on się trzyma tutaj o moją dłoń. Temperament mają łagodny. Jedną z takich ciekawszych rzeczy, którą zaobserwowałam nawet u tego osobnika, jest to, że na początku, jak był bardzo mały, to w takich sytuacjach zagrożenia tak fajnie szybko machał ogonem, że po prostu w momencie, kiedy uderzał o podłoże, to brzmiało jak grzechotka grzechotnika. A teraz już w zasadzie jest troszkę spokojniejszy, już nie reaguje tak nerwowo, więc
jakby już nie obserwuję tych, tego typu zachowania u niego, ale jak był mniejszy, no to nieraz mnie to zaskoczyło. Nie wiedziałam, co się dzieje, a tu nagle taki szybki, szybki grzechot. Okej, myślę, że to chyba tyle. Uwielbiam go, naprawdę uwielbiam tego węża. Wiem, że to nie jest jakby pedagogiczne, że ja tu gdzieś tam go mam przy twarzy. Pamiętajcie, że to są wciąż zwierzęta, które, no, które nawet w tym momencie jakby chciał, to by gdzieś tam mnie mógł ugryźć. Co prawda większej krzywdy mi nie zrobi, no ale po co mamy siebie i jego denerwować. Ale gdybym mogła, to po prostu jest cudowny. Zresztą Lilka też jest cudowna, bo moje węże i mój kot są świetnymi zwierzętami, uwielbiam je, ale po prostu kiedy pomyślę, że to jest właśnie, to jest element mojego spełnienia marzenia i tyle na niego czekałam, to jest naprawdę niesamowite. Jest super ziomeczkiem. Polecam każdemu. Polecam naprawdę, jeżeli zastanawiacie się nad tym, czy warto mieć węża, to naprawdę warto. To są świetne zwierzęta do obserwacji. I naprawdę nie są obrzydliwe, obleśne, jak wspomniałam, są cudowne, ciekawskie, naprawdę czasami są reaktywne, nieraz po prostu jak widzę, jak on się patrzy, co się wokół niego dzieje, to jest niesamowite. No i widzicie, no jakby nie jest to coś, co... Czy ten wąż budzi w was jakieś negatywne emocje? No nie może być, po prostu nie może być. Okej, no to na ten moment tyle. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeżeli nie, no to trudno. Staram się jak mogę, staram się opowiadać jak najciekawiej. Nie zawsze to wychodzi, ale wiecie, no czasami po prostu wiedza to podstawa i informacje to podstawa, nie jakieś anegdoty i inne tego typu rzeczy. Ale widzimy się w kolejnym filmie. Jeszcze nie wiem na jaki temat. W sumie tematy wężowe już mi się skończyły, jeżeli chodzi o mówienie gatunków, przynajmniej o moje węże, ale... Za kilka dni jest giełda w Krakowie, więc nigdy nie wiadomo, z czym wrócę, o ile tam dotrę. Ale póki co, dziękuję za oglądanie. Pozdrawiamy ja, Błażejek, Lilka i mój kot Zara, którego widzieliście przez chwilę w tle. I cóż, do zobaczenia. Na razie.